Wydział jest relatywnie młody. Powstał w 1965 roku wraz z powstaniem uczelni. Mamy uprawnienia do doktoryzowania w trzech dyscyplinach, czyli budowie i eksploatacji maszyn, mechanice oraz automatyce i robotyce, a ponadto mamy uprawnienia do habilitowania w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Jednym z takich wyznaczników tego kształcenia praktycznego jest możliwość uzyskiwania certyfikatów. Tu w pierwszej kolejności chciałem wymienić certyfikat w zakresie posługiwania się systemem SolidWorks. On jest szczególnie adresowany dla studentów specjalności CAD-CAE, czyli wspomaganie komputerowe projektowania, ale mogą również przystępować i przystępują studenci innych specjalności, innych kierunków, którzy wykazują w tym kierunku zainteresowania. Natomiast staramy się, aby studenci mieli możliwość zdobywania certyfikatów również na innych kierunkach, przy czym nie ulega wątpliwości, że tutaj największe sukcesy mamy w uzyskiwaniu certyfikatów SolidWorks. Program SolidWorks wykorzystywany jest w ramach takich przedmiotów jak komputerowe wspomaganie projektowania, komputerowy zapis konstrukcji, grafika inżynierska, a nawet podstawy konstrukcji maszyn. Liczba godzin zależna jest od przedmiotu i jest to od 10 do 30 godzin w ramach jednego semestru. Studenci bardzo pozytywnie odbierają możliwość uzyskania certyfikatu CSWA. Nasze doświadczenie pokazuje, że z roku na rok wyniki są coraz lepsze, chętnych jest coraz więcej, więc myślę, że jest duża szansa na to, żeby studenci chętnie przystąpili do certyfikatu CSWP. Na Politechnice wprowadziliśmy system, który ułatwia studentom zdobywanie pierwszego certyfikatu CSWA. Zaczęło się od przyjęcia zasady, że wykładowca, który nie sam nie posiada certyfikatu CSWA, nie może prowadzić zajęcia SolidWorks na kierunku mechanika i budowy maszyn. Pozwoliło to części wykładowców uzyskać ten certyfikat i odpowiednio dopasować poziom prowadzonych przez nich zajęć do poziomu wymagań certyfikatu. Poza tym egzamin na certyfikat zawsze odbywa się w obecności wykładowcy. W zeszłym roku w ten sposób zostało uzyskanych przez nas studentów 62 certyfikatów 5 różnych rodzajów przy ich skuteczności rzędu 80%. Przygotowania trwały właściwie od tamtego roku, jeżeli chodzi o zajęcia z KWP czy KZK. Myślę, że jestem przygotowany. Chciałbym go zdać, ponieważ mam nadzieję, że poprawi moją konkurencyjność na rynku pracy. Wprowadziliśmy system promocji naszych absolwentów, którzy posiadają już certyfikaty SolidWorks. Polega on na tym, że na głównej stronie Politechnice, w zakładce Absolwenci, można znaleźć dane osobowe osób, które posiadają te certyfikaty i w danym semestrze kończą studia pierwszego lub drugiego stopnia. Ta lista pozwala studentom ułatwić znalezienie stałej pracy, jak stałej pracy, tak i drobnych zleceń. I dlatego nie było jeszcze przypadku, żeby ktokolwiek zrezygnował z tej formy promocji. Zauważyliśmy również, że to działa edukujące na naszych pracodawców. Lokalne firmy umieszczają warunek posiadania certyfikatu CSWA jako warunek niezbędny do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.